Anna Bardowska z Rolnik szuka żony powoli urządza się w nowym domu. Tym razem pokazała swoim obserwatorom kuchnię. Jest jak z pałacu. Anna Bardowska z Rolnik szuka żony regularnie pokazuje swoim fanom kolejne etapy urządzania i przeprowadzki do nowego domu. Tym razem w relacji żony Grzegorza Bardowskiego mogliśmy zobaczyć ich przepiękną kuchnię. Jak się okazało, para zdecydowała się na ciemne szafki przełamane drewnianymi elementami. Co więcej, miejsca w kuchni Ani i Grzegorza Bardowskich jest na tyle dużo, że zmieściły się w niej nawet dwie zmywarki. Zobaczcie sami. Rolnik szuka żony Anna Bardowska pokazała kuchnię w nowym domu. Przed Anną i Grzegorzem z Rolnik szuka żony niezwykle ważny moment przeprowadzka do nowego, wymarzonego domu. Para zaczęła budować swoje wymarzone gniazdko w 2020 roku, a teraz, pod koniec 2022 roku jest już na finiszu prac. Małżonkom zostało już tylko urządzanie się w nowym miejscu. Ostatnio Anna Bardowska pochwaliła się przepiękną sypialnią, w której znalazło się miejsce nawet dla huśtawki. Wygląda na to, że nowy dom Ani i Grzegorz Bardowskich z Rolnik szuka żony jest naprawdę ogromny, bo kuchnia, którą właśnie pochwaliła się żona rolnika, również robi wielkie wrażenie. Zobaczcie sami. W kuchni Ani i Grzegorza Bardowskich znalazło się miejsce dla wielu szafek. Para bez problemu pomieści wszystkie sprzęty i zastawy. Co ciekawe, kuchnia Ani i Grzegorza jest tak duża, że udało im się w niej zmieścić nawet dwie zmywarki. Przyjechał szef całego zamieszania, takie zmywarki mi wybrał, że musi mnie nauczyć obsługi, albo jakiś film muszę obejrzeć, mówiła na relacji Anna Bardowska, pokazując wspomniane dwie zmywarki. Nowa kuchnia Ani i Grzegorza Bardowskich jest utrzymana w ciemnych kolorach, które przełamują drewniane elementy podłoga i górne szafki, a także szare blaty. I jak Wam się podoba nowe kuchenne królestwo pary z Rolnik szuka żony? Zobaczcie więcej zdjęć. चलो जई हकाल से छुआई के मान जा।